po co Rosja to robi, to chyba jest najważniejsze pytanie z takiego punktu widzenia polityczno-militarnego. No moim zdaniem to tak po Clausewiczowsku bym powiedział, że chce złamać wolę walki Ukraińców po prostu. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0. Program Centrum Mieroszewskiego. Nadciąga kolejna zima w trwającej rosyjsko-ukraińskiej wojnie. Za każdym razem, począwszy od października 2022 roku, kiedy Rosjanie zaczęli atakować na dużą skalę infrastrukturę energetyczną ukraińską, zadajemy sobie pytanie, czy Ukraina jest w stanie sobie poradzić z tego rodzaju atakiem. I ta zima jest, wydaje się, szczególna w perspektywie tych lat, dlatego że zniszczenia, jakie dokonała armia rosyjska, naloty, drony, jeżeli chodzi już nie tylko o sieci energetyczne, ale też o moce wytwórcze, elektrownie węglowe, gazowe, są na tyle istotne, że rzeczywiście pojawiają się ogromne dylematy, czy Ukraina będzie w stanie zapewnić swoim obywatelom energię elektryczną, ciepło i dziesiątki, jeżeli nie setki usług, które są związane z dostarczaniem tejże energii, niezbędnych dlatego, żeby to państwo i obywatele mogli w sposób w miarę normalny funkcjonować. Więc dzisiaj sobie to pytanie zadamy, jaka jest sytuacja, co możemy zrobić i jakie warunki mogą decydować o tym, że ten scenariusz się okaże skrajnie pesymistyczny, a może są jakieś okna możliwości, przed Ukrainą jest jakaś szansa, aby ten okres przetrwać. Co myślisz ty, Bartko? Patrząc na to, co się dzieje, zwłaszcza choćby przypominając sobie atak z sierpnia, tak, kiedy Rosjanie taką ogromną falą, 200 ponad chyba i dronów, i rakiet zaatakowali dziesiątki instalacji ukraińskich. No właśnie, po co Rosja to robi, to chyba jest najważniejsze pytanie z takiego punktu widzenia polityczno-militarnego. No moim zdaniem to tak po Clausewiczowsku bym powiedział, że chce złamać wolę walki Ukraińców po prostu. I to jest element prowadzenia strategii tej wojennej prowadzonej przez Rosjan. I dlatego ona niszczy tę infrastrukturę, żeby sprawić ten odsetek Ukraińców deklarujących chęć walki do samego końca, czy chęć zwycięstwa, bo jak popatrzymy na badania opinii publicznej w Ukrainie, to ten odsetek jest cały czas dość spory i chęć do kompromisu jest bardzo niewielka, pomimo tego, w jakich warunkach przez ostatnie 2,5 roku żyją Ukraińcy. Więc to jeśli chodzi o ten, powiedziałbym, taki polityczno-militarny aspekt całej sytuacji, no ale jeśli popatrzymy na te statystyki, to one rzeczywiście nie wyglądają sympatycznie. Na maj 2024 mieliśmy 70% uszkodzonego ciepłownictwa i tych elektrowni ciepłowniczych. Do tego mieliśmy 18 elektrowni, elektrociepłowni w ogóle zostało całkowicie zniszczonych od początku tego konfliktu. No i te straty wyceniane są na $60 miliardów, jeśli chodzi o tę całą infrastrukturę energetyczną Ukraińców. I wszyscy specjaliści, my tymi specjalistami nie jesteśmy w tym zakresie, ale czytamy, polecamy na przykład Maćka Zaniewicza, który u nas w Polsce się tym bardzo dobrze zajmuje i szeroko to komentuje, bardzo kompetentnie, oceniają, że ta zima rzeczywiście będzie najciemniejsza i najmniej sympatyczna, a może być jeszcze gorzej w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, jeśli dojdzie do sprzężenia dwóch okoliczności, to znaczy Rosjanie wznowią i zrobią kolejne ataki właśnie na kształt tego z końca sierpnia 2024, to jedna kwestia, no i druga, no to, że zima będzie bardzo zimna. Ja jeszcze jeden krok wstecz wykonam, żeby trochę kontekst zarysować, bo ta rosyjska agresja energetyczna na Ukrainę ma różne oblicze. I niewiele osób pamięta, a pamiętają to ludzie z branży, że ona zaczęła się 24 lutego 2022 roku. Dlaczego? Otóż sieci elektroenergetyczne muszą działać w synchronizacji pomiędzy różnymi krajami. Mamy pewien system działający na terytorium Unii Europejskiej, do którego Polska została włączona jeszcze przed rozszerzeniem, musiała się synchronizować z nim i od 17 albo 18 roku Ukraina dążyła do synchronizacji swojej sieci z sieciami europejskimi, bo jest wpięta w sieć tą postsowiecką skoncentrowaną w Rosji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten proces synchronizacji to jest rozciągnięty na lata i w pewnym momencie operatorzy działający na naszym rynku, jeżeli chcą przyjąć nowego partnera, którego sieci są synchronizowane z naszymi, muszą go poprosić o pewne testy. Czy jest w stanie funkcjonować nie tylko w połączeniu z nami, ale najpierw czy jest w stanie funkcjonować sam. I robi się taką wyspę. To jest taki test izolacji, że system się odcina od zasobów zewnętrznych i sprawdza, jak działa. Potem Ukraińcy mieli to przesłać do Unii, aby tutaj nasi operatorzy zrozumieli, jak postępować dalej w procesie przyłączania Ukrainy. Jak myślisz, kiedy nastąpił ten test? No, 24 lutego, tak? Tak. Dokładnie wtedy. Czy to był główny czynnik prowokujący Putina? Pewnie nie. Ale jeden z kilkunastu, które sprawiały, że Ukraina wyizolowana w tym momencie z całego europejskiego krajobrazu elektroenergetycznego, no staje się jeszcze bardziej podatnym celem. Zwłaszcza, że pamiętajmy to założenie, że ta wojna miała trwać 3 dni, 7 dni, 12 dni. Więc wtedy może tu chodziło też o wykorzystanie i wrażliwości, i przyblokowanie tego procesu integracji elektroenergetycznej Ukrainy i Europy. A mówię o tym dlatego, że to pokazuje, że te kwestie energetyczne towarzyszą nam od samego początku. I to był pierwszy cel, ale drugi to oczywiście efekt fiaska rosyjskiej ofensywy 22 roku i wtedy wściekłość w zasadzie, moim zdaniem, w dużej mierze, że co zrobić w tym momencie? Trzeba ukarać Ukraińców za opór. A więc pierwsze uderzenia głównie w sieci elektroenergetyczne, w stacje transformatorowe, czyli niszczenie nie źródeł energii, nie mocy wytwórczych tak zwanych, ale sieci. Ukraińcy mieli ogromne problemy, ale dzięki wsparciu zewnętrznemu, dzięki misjom międzynarodowym, ściąganiu komponentów z całego świata udało się jakoś przetrwać. Kolejna zima była stosunkowo łagodna. To też są istotne czynniki, które decydują o tym, jak wygląda sytuacja. I teraz w 2024 roku mamy falę ataków innego rodzaju, czyli już na moce wytwórcze, o czym wspomniałeś. Elektrownie, elektrociepłownie, węglowe, gazowe, wodne. Więc tą całą zasoby energetyczne Ukrainy. Bez mocy wytwórczych no trudno, żeby państwo funkcjonowało stabilnie. I w wakacje ten deficyt był już znaczący, bo o ile pamiętam, około 2 gigawatów energii brakowało. Stąd były już regularne wyłączenia energii w różnych miejscach na Ukrainie. Jeżeli są planowane i regulowane, to jest pół biedy, bo to operator wtedy informuje ludzi o tym, że to nastąpi. To ma oczywiście bardzo fatalne skutki, konsekwencje dla wielu. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy na 20 piętrze w Kijowie w budynku, gdzie jest winda, która nie działa przez cały dzień. I mamy, nie wiem, 65 lat. Co robimy? No albo siedzimy w domu, bojąc się wyjść, no albo jesteśmy uwięzieni poza budynkiem, bo nie jesteśmy w stanie się wspiąć. Są tysiące tego rodzaju rzeczy, które mają wpływ na życie przeciętnego obywatela Ukrainy. Więc w tym momencie Rosjanie rzeczywiście robią wszystko, aby na gruncie takim bytowym, codziennym to życie było nieznośne, aby wywołać co? Falę migracji. Czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej, bo wiedzą, że też są koszty, wiedzą, że zmienia się stosunek do migracji w Europie w ogóle. Więc kolejna taka fala nie tylko wypchnie z Ukrainy osoby, których Rosjanie tam nie chcą, to jeszcze będzie wywoływać napięcia poza jej granicami. Więc to jest też dodatkowy cel tej operacji. No przy czym powiem Ci, że jak pytam kolegów, koleżanki z Ukrainy, jak oni postrzegają tę sytuację, to znaczy jak widzą prawdopodobieństwo ewentualnej dużego napływu migrantów, którzy chcieliby przezimować w krajach Unii Europejskiej, no bo to będzie naturalny kierunek ich migracji, to oni nie do końca są przekonani do tego, że to będą jakieś zatrważające liczby, bo twierdzą, że ci, którzy mieli już wyjechać, to już wyjechali. Ludzie, którzy od 2,5 roku funkcjonują w takich warunkach, oni się już do tego przyzwyczaili i jedyne, czego się spodziewają, to co najwyżej migracji wewnętrznej, żeby przetrwać, nie wiem, jeśli ktoś mieszka w Charkowie, który jest codziennie ostrzeliwany przez Rosjan, no to przejedzie bardziej do centralnej Ukrainy i wróci właśnie po zimie. Ja oczywiście to referuję tylko z takim zastrzeżeniem, że no to wiecie Państwo, jeśli znaleźlibyście się w grudniu czy w połowie stycznia w zimnym mieszkaniu, do tego ciemnym i słyszycie wybuchy za oknem, no to wtedy będziecie podejmować decyzję, co robicie i czy przejedziecie do znajomych rodziny mieszkających w kraju Unii Europejskiej, czy jednak będziecie szukali jakiegoś pomieszczenia wewnątrz samej Ukrainy, więc to będzie taki dylemat. Wiesz, to jest ten moment, w którym rzeczywiście kolosalne znaczenie ma pogoda. I tak. Sytuacja, w której na przykład możemy wyobrazić sobie, a możemy sobie wyobrazić, nie wiem, miesiąc, półtora surowych mrozów na Ukrainie, bo bywa, że taka pogoda, minus 10, minus 15 stopni, warunki, w których nawet infrastruktura sobie często nie daje rady, która funkcjonalna jest, no to co wtedy? Jaka będzie reakcja ludzi? No to jest walka o przetrwanie. Przecież wszystko działa na prąd. To nie ma prądu, nie ma wody. A możemy sobie wyobrazić sytuację, w której mamy, tak jak ostatnimi laty, dosyć łagodne zimy, kiedy temperatura oscyluje koło 0 stopni i wtedy wystarczy się okryć czymś ciepłym w domu i przetrwać, prawda? Więc jakby ta oś tych potencjalnych konsekwencji związanych tylko i wyłącznie z tym, jak będą warunki pogodowe, jest ogromna. A to jest poza kontrolą kogokolwiek. Więc tutaj myślę, że Ukraińcy, którzy są optymistami, po prostu przyjmują pewne założenia, że będzie relatywnie łagodna zima. I druga rzecz, która się dzieje na Ukrainie, to jest ta optymistyczna, o której warto wspomnieć, to, że w Unii Europejskiej w ramach naszej transformacji energetycznej jakby jednym z postulatów jest rozpraszanie źródeł energii. I to jest związane generalnie z tym, żeby było czyściej, zieleniej i tak dalej. I to jest główna motywacja. Natomiast na Ukrainie mamy ten proces na zachodzie dzisiaj, w czasie rzeczywistym, wyłącznie z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego, że system scentralizowany, gdzie mamy kilka ważnych bloków, kilkadziesiąt elektrowni, jest bardzo łatwo zdestabilizować. Jakże mamy setki, tysiące małych, modułowych elektrowni gazowych, takich lokalnych źródeł wytwarzania energii, to rzeczywiście ciężko jest wyobrazić, że można tego rodzaju system zdestabilizować przy pomocy konwencjonalnego uzbrojenia. Więc to jest pewien proces, który oczywiście jest odpowiedzią trochę spontaniczną na te ryzyka, ale to jest też miejsce dla możliwości dla firm i polskich i innych, które mogą wkraczać na ten rynek z tego rodzaju udogodnieniami, które pozwalają przetrwać instytucjom publicznym, szkołom, szpitalom. Z tego co wiem, Ukraińcy już zadbali o to, że generatory są dostępne prawie wszędzie. Ten szum generatorów towarzyszy ukraińskim miastom od 3 lat w zasadzie, od jesieni aż po zimę. Więc to jest pewna konsekwencja, której dzisiaj nie widzimy. Analitycy ją zauważają, ale ona jest bardzo pozytywna, bo nam się zmienia krajobraz energetyczny Ukrainy. I on się musi zmienić, jeżeli Ukraina ma nawet przyszłościowo przygotować się na sytuację, w której Rosja będzie ciągłym zagrożeniem. Więc odbudowywanie kolejnych wielkich elektrowni trochę nie ma sensu, trzeba znaleźć inne rozwiązania. No, jest rzeczywiście taki trochę hype na poziomie Unii Europejskiej w kierunku tego, że Ukraina ma... Znaczy to jest kraj z ogromnym potencjałem, jeśli chodzi o wytwarzanie zielonej energii, że to już w tym momencie trwa, to są, nie wiem, panele fotowoltaiczne, czy mini elektrociepłownie, które powstają, więc w tym sensie Ukraina stara się jakoś kompensować te ubytki energetyczne, które posiada. Żeby Państwu dać wyobrażenie, no okupowana zaporowska elektrownia atomowa przez Rosjan to jest 6 gigawatów mniej w systemie energetycznym Ukrainy. To jest ogromny zasób energii i z tym jakoś Ukraińcy muszą sobie to kompensować. Oczywiście dzisiaj Ukraińców jest o wiele mniej, mieszka w Ukrainie niż przed 24 lutego 2022 roku, co jakoś powiedzmy, znaczy mówię to w cudzysłowie, pozytywnie wpływa na zużycie energii w tym sensie, że jest mniej. Oczywiście tak nie powinno być, no ale w jakiś sposób to trzeba sobie z tym wszystkim radzić. I co? No, jeśli chodzi o nadchodzącą zimę, będzie ona na pewno bardzo trudna dla Ukraińców, nie tylko z punktu widzenia energetycznego, no ale też wszyscy czekamy i spoglądamy na Stany Zjednoczone, tak? Co się wydarzy w Waszyngtonie. Tak, ale z perspektywy energetycznej, wiesz, no to jest tak, że trzeba się liczyć, że dojdzie do kolejnych ataków i to wkrótce, tak. Dlatego że zbliża się sezon grzewczy. Rosjanie doskonale to wiedzą, mają rozpoznane, skoro my wiemy, jakie są straty, to i oni doskonale wiedzą, jakie są straty i jakie są czułe punkty. Więc z pewnością trzeba się liczyć albo z kolejną falą, tak jak miała miejsce w sierpniu, takich zmasowanych uderzeń po to, żeby po prostu obrona przeciwpowietrzna ukraińska sobie nie dała rady, no bo nie jest w stanie bronić wszystkiego. I tutaj no jest ogromne ryzyko, dlatego że taka fala uderzeń dronów czy rakiet może rzeczywiście w sytuacji, w której dużo tych mocy wytwórczych jest wyłączonych dzisiaj, bardzo utrudnić funkcjonowanie i zdestabilizować system. Niestety to ryzyko jest wysokie. Ukraińcy próbują przeciwdziałać, wzmacniając różnego rodzaju konstrukcje przez instalacje antydronowe. No, trudno się ochronić przed pociskiem, przed rakietą, ale przed dronem można. Są stosunkowo lekkie i odpowiednie konstrukcje chroniące takie czy inne instalacje mogą pomóc. Więc to się toczy nieustannie. Ta walka jest dzień w dzień jakby prowadzona, bo ryzyko jest jakby dosyć jasne. Jakby potencjalny kłopot Ukrainy, taki fundamentalny z dostawami energii, to nie jest tylko migracja do Polski ewentualnie, tych tysięcy osób. Ale to jest też kwestia tego, że my eksportujemy energię do Ukrainy. Te sieci są połączone, ta współpraca trwa. Więc to ma też skutki, będzie miało gospodarcze dla nas. Więc to nie jest tak, że Ukraina funkcjonuje w jakiejś próżni. Ten system energetyczny jest gdzieś zakorzeniony też w europejskim. To jest element też integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi. I tu nie chodzi konkretnie już o członkostwo tu i teraz, tylko o to, że mamy taki postępujący proces przyłączania Ukrainy do Unii w różnych obszarach, w różnej skali, z różną intensywnością. Energetyka jest akurat rzeczą, gdzie ten postęp jest zauważalny. Natomiast jedna rzecz, którą trzeba trochę dziegciu do tej beczki, żeby nie pełnej miodu, ale tam trochę tego miodu wlałem, że mamy kłopoty zarządcze na Ukrainie. Że w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o główne firmy energetyczne Ukrainy, zwłaszcza Ukrenergo, doszło do zwolnień, dymisji. Osób, które były bardzo szanowane, czy są szanowane na Zachodzie, zapewniały taką stabilność funkcjonowania tych firm w bardzo trudnych warunkach i te dymisje są oceniane w sposób niejednoznaczny, że mają raczej charakter polityczny, aniżeli merytoryczny, jakieś podejrzenia o korupcję. Więc tu Ukraina musi być bardzo uważna i czuła, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której motywacja do pomocy będzie spadać. A to się nakłada na Ukrainie niestety z procesem takiej rosnącej centralizacji władzy, związaną po prostu z wojną. Ale to też mamy takie dwa procesy. Ja mówiłem o tej rozproszonych źródłach energii, które wymagają samorządów aktywnych, wymagają aktywności na poziomie lokalnym, pozyskiwania źródeł, a z drugiej strony centrum, czyli Kijów, czyli Zeleński, chcieliby te strumienie finansowe, aby płynęły wszystkie przez Kijów i żeby tam było centrum dyspozycyjne. Co jest dysfunkcjonalne, dlatego że no, nie trzeba być specjalnym specem, żeby wiedzieć, że duża część tych środków po prostu znajdzie się nie tam, gdzie miałaby się znaleźć. I to napięcie na Ukrainie funkcjonuje. Ja życzę, aby udało im się to rozwiązać w sposób optymalny i żeby nie ubezwłasnowalniać samorządów i lokalnych struktur, bo to dzięki nim często Ukraina się utrzymała nad wodą, jeżeli chodzi o rosyjską agresję. To co? To w tym momencie stawiamy kropkę, a my słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia. Tak, stawiamy kropkę, ale będzie ciąg dalszy pewnie jeszcze, jeżeli chodzi o ten problem. Tak, na pewno. Do usłyszenia.